Komentarz poranka. Mieliśmy spojrzenie polityka koalicji rządzącej, polityka opozycja, teraz okiem eksperta, dr Dawid Piekarz, ekspert do spraw strategii Instytut Staszica. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu, przy odbiornikach. Mówię oczywiście o spojrzeniu na expose. Jak pan widzi to expose? Zawsze problem z expose na drugą kadencję jest taki, że w zasadzie trudno jest wtedy zapowiedzieć coś rewolucyjnego, zwłaszcza kiedy i struktura tego rządu, i to, co zapowiadano w kampanii wyborczej, są dość mocno nakierowane na kontynuację. Oczywiście, to znaczy to, co na pewno zwraca uwagę, to było to, że był to taki trochę plan Morawieckiego 2.0, czyli znowu zapowiedź dużych inwestycji infrastrukturalnych, czyli centralny port komunikacyjny, ten Y kolejowy. Via Baltica, Baltic Pipe, czyli te projekty, które są też związane z naszą niezależnością energetyczną. Ale co bardzo ważne, także kwestia energetyki i klimatu. To znaczy, to jest też kwestia, oczywiście ona była, można powiedzieć, skierowana z jednej strony oczywiście w stronę Unii Europejskiej, która jednak wymaga pewnego włączenia się w ten proces, ale z drugiej strony powiedziałbym, że i to też trochę można spojrzeć na całe expose w tym kontekście. To był też trochę ukłon w stronę coraz bardziej centrowego elektoratu. To znaczy, pamiętajmy, że tak naprawdę to expose, w odróżnieniu od bardzo wielu innych, ono nie kończy pewnego etapu wyborczego, tylko tak naprawdę jest istotnym programem przed ostatnim elementem tego wyborczego maratonu, czyli wyborami prezydenckimi. Tak to stawia trochę w Rzeczpospolitej. Jej analitycy mówią, że to było expose prezydenckie, że tam znalazło się sporo akcentów miłych dla ucha konserwatysty, ale także dla miłych dla ucha wyborców lewicy. To na przykład kwestie klimatu. To prawda. I to jest oczywiście kwestia tego, że jednak w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, jak widać, pomimo różnych doświadczeń wyborczych, decyduje się na jednak bardzo twardy marsz do centrum, wychodząc z założenia, że generalnie to, co było pewnym problemem przy wyborach parlamentarnych, czyli to, że ta najbardziej prawicowa część elektoratu, no, w wyborach parlamentarnych trochę mogła być zniechęcona, w wyborach tak spolaryzowanych, tak spersonalizowanych jak prezydenckie, nie bardzo tak naprawdę ma dokąd pójść, więc siłą rzeczy przy Zjednoczonej Prawicy zostaną, natomiast każdy głos, powiedzmy sobie, im bardziej do centrum i w lewo, tym będzie dla Andrzeja Dudy cenniejszy. Bo zwróćmy uwagę też na jedną rzecz. Tutaj tak naprawdę, co mi się rzuciło w oczy w tym expose, mało było takich elementów właśnie mobilizujących tradycyjny elektorat. Jeżeli spojrzymy sobie na pierwsze wystąpienie... No, a te akcenty światopoglądowe, sporo tak. O rodzinie, o tym, że rodzina bastionem Polski? Były, natomiast one, powiedziałbym, w tym kontekście o tyle mało wybrzmiały, że tak naprawdę w tej chwili lewica w parlamencie jeszcze swoich szarż nie zaczęła. Oczywiście, powiedziałbym, że była to trochę kontynuacja tego, co mówiono w kampanii wyborczej, natomiast nie było takich akcentów jak w pierwszych expose czy Beaty Szydło, czy Mateusza Morawieckiego, czyli właśnie o walce z patologiami, rozbijaniu układów, wstawaniu z kolan i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że ten kant miał zostać trochę w tym wystąpieniu wygładzony i tak się chyba stało. A czy uważa pan, że ta strategia, którą premier zapowiedział, sprowadzania Polaków do ojczyzny, powiedział, że Polska musi być liczebniejsza, rozumiem, że to może być pewien element gry o prymat w tej chwili w Europie, o zmianę układu sił w Europie, że Polska musi być liczniejszym krajem. Czy to jest realne? Jak sprowadzać Polaków do kraju? To jest trochę tak, że ja bym na to patrzył w trochę szerszym kontekście. To znaczy, zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę premier mówił trochę o demografii, a demografia nam się sypie, no oczywiście z tego powodu, że mamy w zasadzie jedno pokolenie w dużej części za granicą, ale także z tego, że jednak, powiedziałbym, dzietność czy zastępowalność pokoleń jest w Polsce dużo niższa, niż by się wydawało. Oczywiście to jest tak, że jeżeli chodzi o decyzję o emigracji lub pozostaniu, to tutaj sentyment raczej nie odgrywa wielkiej roli. To jest raczej twarde patrzenie przez pryzmat portfela, więc wiadomo, że siłą rzeczy emigranci zaczną wracać do Polski w momencie, kiedy będą mogli liczyć na zarobki porównywalne, no bo to jest tak naprawdę element, który o tym zadecyduje. Ja jestem, powiedziałbym, dość mocno sceptyczny co do tego, że ci, którzy już na Zachodzie dość mocno się osadzili, mają domy, kredyty na te domy, rodziny, dzieci i tak dalej, będą wracać jakoś masowo. Natomiast wyhamowanie trendu
imigracyjnego, wykorzystanie też pewnej fali powrotów związanej z tym, że na przykład ktoś jest za granicą już, nie wiem, kilkanaście, 20 lat, dorobił się i może wrócić, bo w Polsce spokojniej, bezpieczniej, no i na swoim, no to jest ten element, który tu może zadecydować. Natomiast powiedziałbym, że raczej chodzi o to, żeby ten strumień imigracji bardziej zahamować tu niż na jakiś wielki strumień powrotów z zagranicy. To dwa słowa opozycji. W prawyborach nie chce wziąć udziału Donald Tusk, Bartosz Arłukowicz, Radosław Sikorski. Ten ostatni jeszcze mówi, że już raz w ustawionych prawyborach brał udział. Bo zwróćmy uwagę, o co toczy się gra. W tej chwili tak naprawdę w dużej mierze nie mamy rzetelnego sondażu, który pokazywałby, że kandydat opozycji jest Andrzejem Dudą w stanie tak naprawdę wygrać. Nawet Donald Tusk, który był wielką nadzieją opozycji, generalnie w większości sondaży do drugiej tury wchodził, ale w tej drugiej turze przegrywał. Stąd mało chętnych. To jest jedno, że stąd mało chętnych, ale z drugiej strony ja też mam wrażenie, że w tej chwili trochę w opozycji i w Platformie Obywatelskiej toczy się gra pod tytułem, co będzie jakby w nowym rozdaniu. No bo w tej chwili powiedzielibyśmy, że układ jest trochę zamrożony. Tak naprawdę Grzegorz Schetyna zrobił w poprzedniej kadencji to, co mu zawsze dobrze wychodziło, czyli wyeliminował, poobsadzając na różnych funkcjach potencjalnych rywali, jak na przykład Rafał Trzaskowski, który gdyby nie był prezydentem Warszawy z bilansem takim, jakim po roku jest, no to byłby potencjalnie groźnym kandydatem. Właśnie jeszcze Rafał Trzaskowski się wycofał z tego wyścigu, to no też jeszcze kolejna osoba. Poza tym myślę, że też dla bardzo wielu i obserwatorów, i pewnie też polityków Koalicji Obywatelskiej jest dość jasne, że Grzegorz Schetyna jednak postawił na Małgorzatę Kidawę Błońską. W związku z tym no trochę nie ma się co kopać z koniem przysłowiowym w wyborach, które tak naprawdę nie bardzo dają szansę po pierwsze na zwycięstwo, po drugie na wyrośnięcie, no bo znowu Grzegorz Schetyna też walczy o swoje przetrwanie w partii. A przetrwa? Ja bym powiedział tak, myślę, że ma w tej chwili duże szanse, to znaczy jednak ten nurt rozliczeniowy w Koalicji Obywatelskiej jest oczywiście silny. No tyle tylko, że Grzegorz Schetyna dysponuje tym, czym tak naprawdę dysponuje każdy szef partii w Polsce, czyli pieniędzmi partyjnymi i możliwością układania list wyborczych, a to jest potężny tak naprawdę element, który pozwala budować swoje stronnictwo w partii. Powiedziałbym tak, moim zdaniem Grzegorz Schetyna ma duże szanse przetrwać. Czy to będzie dobrze dla Koalicji Obywatelskiej? No, raczej nie, ponieważ no, Grzegorz Schetyna już nie tchnie w tą partię nowego ducha, nie jest strategiem politycznym, to jest raczej taki właśnie powiedziałbym mistrz trwania, więc powiedziałbym, że tutaj dla Koalicji Obywatelskiej ryzyko pozostawania długotrwałego Grzegorza Schetyny na stanowisku przewodniczącego to będzie takie trochę podzielenie losu Unii Wolności na zasadzie, że no, partia wciąż będzie, dotacje wciąż będą, będzie jakieś tam poparcie, natomiast no, tu już nic tak naprawdę nie będzie do ugrania na dużą skalę. Natomiast co by nie mówić, Grzegorz Schetyna ma jeden wielki argument pod tytułem, a teraz jest kampania wyborcza, nie czas na rozliczenia, jeszcze jeden wysiłek, jeszcze raz rzućmy wszystkie siły na kampanię, a potem się będziemy rozliczać, a potem już będzie jakby kolejne rozdanie. Panie doktorze, to na krótko, 30 sekund. Orzeczenie TSUE, to jest petarda czy kapiszon? Orzeczenie TSUE jest chyba rzadko spotykanym wyrokiem, który wszystkich zadowala. Mecenas Smoktunowicz bardzo ładnie ujął to na Facebooku, tłumacząc prawniczego na ludzki. A zajmijcie wy się Polacy wreszcie swoimi polskimi sprawami wewnątrz Polski. Serio? Powiedziałbym, jest to powiedzenie przez Trybunał oczywistej oczywistości, że w dużej mierze kwestie ustroju sądownictwa i zagwarantowania mu, żeby on był niezawisły, no to są kwestie takie, w których no albo sędziowie czują się niezawiśli, albo czują presję. Natomiast to trudno jest oceniać według jakiegoś jednego modelu. Bardzo dobrze, że TSUE nie poszedł to na pewną ideologiczną wojnę z Polską. Doktor i myślę, Dawid że to jest Piekarz, siła tego wyroku. Instytut Staszica, bardzo dziękuję.